Cześć, nazywam się Ania Bocian. Publikuję na Facebooku i na Instagramie pod nazwą Tribe of Color. Projektuję i tworzę przedmioty do dekoracji wnętrz, głównie poduszki dekoracyjne. Ale nie o nich dziś będzie mowa. Dzisiaj pokażę Wam kilka ciekawostek i sekretów z wyspy Aran. Zadziwiające jest to, jak często sprawy, które interesowały nas w dzieciństwie lub wczesnej młodości, wracają do nas w mocno już dojrzałym życiu. I tak zadziało się w moim przypadku, jeśli chodzi o rysunki naskalne, którymi interesowałam się jako taka wczesna nastolatka, odkrywając jaskinie Lascaux, płaskowyż Nazca. Teraz to wszystko do mnie wróciło w postaci rysunków właśnie naskalnych tutaj na wyspie Aran. Na własne oczy zobaczyłam i własną ręką dotknęłam rysunków wyrytych w skale wieki temu. Legenda głosi, że w jaskiniach na wyspie przez 3 miesiące chronił się przed Anglikami król Robert de Bruce z taką garstką swoich sprzymierzeńców. Jego wojska zostały wcześniej rozbite. No i cóż, siedzieli chłopaki przez 3 miesiące, nudzili się. No i dokonali małych aktów wandalizmu, podpisali, ja tu byłem, a my się teraz tym zachwycamy. Ściany jaskiń pokryte są celtyckimi symbolami, choć nie brak też na nich bardziej współczesnych rysunków i napisów. Niezwykłym znaleziskiem jest ukryta w lesie skała z prehistorycznymi rytami, zwanymi ze względu na kształt, zwanym przez niektórych ufolutkami. Rysunki te mogły być mapami, kalendarzem, mogły to być jakieś rysunki plemienne. Tego się nigdy nie dowiemy, ale uwierzcie mi, przeżycie, kiedy się tego dotyka, jest niesamowite. Jeśli się zastanawiacie, co tam Bocian robi na tej prehistorycznej skale, to już spieszę z wyjaśnieniem. Bocian wydłubuje z tych rytów mech, bo wiecie co, pomimo tego, że to jest przecież zabytek, prehistoria potwierdzone naukowo, to leży sobie to w ogóle w lesie przez nikogo, nie przez w żaden sposób niezabezpieczone, nieogrodzone, zarasta mchem, zasypuje się igliwiem. No i no co, no bardzo chciałam zobaczyć, jak to wygląda, więc sobie wydłubałam. Aran może się poszczycić wieloma neolitycznymi pozostałościami, takimi jak kamienne kręgi, coś w stylu Stonehenge, odpowiednio oczywiście w mniejszej skali, pojedyncze, wielkie, ciężkie monolity, czy też groby olbrzymów sprzed 5000 lat. Wygląda na to, że lokalni artyści pokochali dawne tajemnice i kontynuują ten wątek, wtapiając go pięknie w otoczenie. Tak powstał Spiralwood, projekt, w którym młody, świeżo nasadzony lasek przenika się pięknie ze starymi, wielowiekowymi drzewami. Trudno to dostrzec z tej perspektywy, ale te brzozy w centrum nasadzone są w formie takiego labiryntu podwójnej spirali. Wchodzi się do zagajniczka z jednej strony, a wychodzi z drugiej. W miejscu, gdzie kończy się jedna spirala, a zaczyna druga, to jest tak, że ona tak przechodzi z jednej w drugą, stajemy na płaskim kamieniu z wyrytą runą, która symbolizuje zdrowie i ochronę. Zdradzę Wam w tajemnicy, że na wyspie mieszkają elfy.
i trzeba na nie bardzo uważać, bo są niezwykle towarzyskie. Kiedy zaproszą do swojego świata, można już z niego nie wrócić. Mieszkańcy, ci rdzenni mieszkańcy wyspy naprawdę bardzo w nie wierzą i powstała tutaj taka tradycja robienia drzwiczek dla elfów, które umieszcza się na drzewach i w niektórych okolicach jest ich naprawdę całkiem sporo. O wielu ciekawostkach dotyczących wyspy będzie się można wkrótce dowiedzieć z książki autorstwa Danusi Gryki, która zresztą użyczyła mi tutaj sporo zdjęć do dzisiejszego odcinka. A dodam tylko, że Danusia jest autorką 3 książek o podróży dookoła świata i jest to coś, co naprawdę warto przeczytać i spojrzeć na świat czyimiś oczami. A ja tymczasem zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka o lokalnym kolorycie Loaranu, który często wywołuje u mnie szeroki uśmiech. Czy wy widzicie to, co ja? Przecież to są jakieś ufoludy. Cała armia ufoludów.